Czy ma sens biegać po domu z gadżetami do mierzenia zużycia prądu, do zdalnego wyłączania różnych urządzeń? Czy to w ogóle się przyda do obniżenia rachunków elektrycznych? Czy to jest tylko gadżetomania? Czy to ma faktycznie jakiś praktyczny sens? O tym sobie dzisiaj powiemy. Z mojej strony będzie kilka sposobów sprawdzonych na to, jak obniżyć rachunki w istniejącym budynku. Także zapraszam. Ja się za to zastanawiam, czy koszty zużycia energii w domu są uzależnione od zastosowanych rozwiązań budowlanych? No bo tak jak mówimy naszym dzieciom, słuchaj, wyłącz tą żarówkę, jak będziesz się spać, albo czemu ten telewizor tak chodzi, nie? Ten telewizor trzeba przecież wyłączyć, przecież to kupę prądu kosztuje. Albo no ale to te komputery, wszystkie tutaj chodzą, może byś na jednym pracował i na kilku, po co ci aż tyle tych monitorów, albo w tym wszystkim dziać. Czy to ma sens? Czy jesteśmy w stanie obniżyć sobie rachunki, bo słyszymy, że będą preferencyjnie traktowani ci, którzy mają zużycie roczne 2000 kWh, ale ja tak patrzę na mój rachunek, ja mam chyba 4 czy 5 tysięcy, jak u ciebie, Izo? Wiesz co, u mnie jest podobnie, bo to tak naprawdę ja się zastanawiałam, jaki duży wpływ ma wielkość domu czy mieszkania na to, jaki będziemy mieć rachunek, ale rozmawiałam z kolegą, który ma trzypokojowe mieszkanie w Warszawie i ich zużycie jest 4000 kWh. Czteroosobowa rodzina, 2 plus 2, dwoje nastolatków, więc ja mam u siebie w domu zużycie około 5000. Miałam, jak nie mieliśmy pompy ciepła, jak mamy teraz pompy ciepła, to mamy zużycie roczne tam prawie 8000. No na szczęście pokrywamy sobie to fotowoltaiką, więc to też jakby nie będziemy tak strasznie na tym cierpieć. Natomiast rzeczywiście jakby ten limit 2000 kWh to jest no nieosiągalny tak naprawdę, no dla moich rodziców emeryci, którzy mieszkają we dwoje, tylko przekraczają ten limit, więc naprawdę jest to bardzo trudne. Ja mieszkam w domu, który ma powierzchnię około 115 metrów kwadratowych, rodzina 2 plus 2 i u mnie tak samo zużycie wychodzi około 5000 kWh, niecałe 5000 kWh na rok. Ja pobiegałem Zajebiste. po domu z tymi urządzeniami, z tymi gadżetami. O nich jeszcze później powiem, tak? A jeden z nich to Andrzej też nam pokaże, jak tam mierzył z wodą. Tu pokazuje po prostu, jakie jest zużycie. To jest takie proste, no, prymitywne urządzenie, a to jest z kolei takie sprytne gniazdko, które tutaj miałem w gabinecie podłączone. No i patrzyłem, tak, ile tutaj watów mi te lampy zużywają, komputery i tak dalej. Przeliczałem sobie to wszystko na złotówki i myślałem sobie, kurczę, no. Okej, warto włączyć. Na przykład, ja włączyłem w moim komputerze to, żeby po 20 minutach, jak mnie nie ma w gabinecie, żeby szedł w stan uśpienia. O 22, nawet jakbym zapomniał wyłączyć, no to komputer mój się wyłącza, a 20 minut później to gniazdko sprytne odcina w ogóle prąd tutaj w gabinecie. Także w ogóle nie ma zużycia. Ale powiem Wam szczerze, no, nawet jakby to nie odcięło, to byłby pobór rzędu 5 watów. Prawda? Jak odetnie, to jest tam troszkę poniżej wata, bo ta wtyczka coś bierze. I tak naprawdę, czy to ma sens? No wiecie, to ja o tym też trochę myślałam, ale to rzeczywiście to się te małe kilowatogodziny się zbierają, tak? I w ciągu roku po prostu narasta nam ten rachunek. I tak naprawdę to, co możemy zrobić, bo wiadomo, że w domu, tu gdzie potrzebujemy, to jest ciężko nam. A przecież światło potrzebujemy, gniazdko potrzebujemy, no nie będziemy takich rzeczy podstawowych sobie odcinać. No, ale możemy się zastanowić z kolei nad takimi rzeczami, które jak my jesteśmy wewnątrz domu, to czy na zewnątrz, nie wiem, potrzebujemy mieć ogród oświetlony całkowicie, tak? Czy musimy mieć jakieś super obwieszone drzewka choinkowe 50 lampkami, może wystarczy jedna i jakby w ten sposób sobie trochę niwelować. Czy bramę garażową potrzebujemy 5 razy na dzień włączać i wyłączać, albo wchodzić tą bramą garażową, bo jest nam wygodnie, czy lepiej kluczem otworzyć drzwi wejściowe? Więc no, to się wszystko po prostu składa, tak? Także te takie uwagi co do zużycia, to myślę, że tak, jak najbardziej. No, Andrzej, co ty o tym myślisz? Ja znowu jestem zwolennikiem budynku czy tam domu pasywnego, w którym przede wszystkim jest wspaniały
klimat do życia, do mieszkania. Jest czyste powietrze, nie ma wilgoci, a przy okazji są rachunki za ciepło, za ogrzewanie są zniwelowane o 90%. Są o tyle niższe. Ale coś za coś. No tutaj akurat w budynku pasywnym wymogiem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli tak zwana rekuperacja. No i ten rekuperator przez cały czas musi to powietrze wymieniać, czyli tam chodzą jakieś wentylatory, które zużywają energię. No i tak słyszałem gdzieś wśród zwolenników domów pasywnych, że nawet najgorszej jakości rekuperator jest w stanie więcej zyskać tych pieniędzy na ogrzewaniu niż straci na napęd dla wentylatorów. Ja nie mam domu pasywnego, ale mam też rekuperację i postanowiłem to sprawdzić. Mam rekuperator już taki prosty, polskiej produkcji, dosyć stary, kilkunastoletni. No i wychodzi, że na pierwszym biegu on zużywa 66 W, czyli to jest bardzo niewiele. Na najwyższy, na trzecim biegu to jest tam 0,116 wata, 0,116 kWh, o tu chyba się pomyliłem, 0,116 kWh zużywa taki rekuperator, a jest w stanie odzyskać zdecydowanie więcej energii, którą musielibyśmy zużyć do podgrzania zimnego powietrza doprowadzonego do domu. Ja potwierdzam, też mam rekuperator i u mnie w domu też jak mąż tam gdzieś mierzył te zużycia, to rzeczywiście potwierdzam to, co Andrzej mówisz. Natomiast właśnie tutaj przy rekuperacji jest taki właśnie jakby no, uwaga taka, że też on nie musi zawsze chodzić na tym największym biegu, gdzie ma to najwyższe zużycie. On może sobie po prostu, można to zawsze sobie sterować tym i może być na najniższym biegu, tak? I przez większość czasu chodzi na najniższym biegu, tylko przy jakichś tam okazjach, kiedy trzeba przewietrzyć czy mocniej, wtedy włączam na trójkę. Tak. Tak, no i my też jakby tak w taki sposób używamy tego rekuperatora, więc rzeczywiście zużycie jest wtedy tego prądu jest mniejsze, tak po prostu. Także rzeczywiście to pomaga bardzo. No, a ja z kolei tutaj pokażę wam, ja nie mam rekuperatora, ja mam tradycyjny piec, natomiast jak patrzę na tym piecu gazowym, prawda, zużycie prądu na piecu gazowym, no to ja mam średnio zużycie no prawie 1 kWh na dzień, prawda, z ostatnich 7 dni, prawda, czyli tutaj można by też powiedzieć, że nawet jak ogrzewasz gazem, to i tak ogrzewasz prądem, tak, to i tak tego prądu ci schodzi, to zakładając, że ta 1 kWh to jest tak troszkę poniżej złotówki, na okrągło można by założyć, że to jest 1 złotówka, no to zapłacę mniej więcej 360 zł w ciągu roku za ogrzewanie gazem, zapłacę za prąd. Tak, tak. No raczej tutaj to też jest takie, no właśnie dyskusyjne, bo niektórzy mówią, że no właśnie gazem, to nie, jak się grzeje gazem, to nie trzeba prądu. No trzeba jednak, tak, bo sam piec jest na prąd, pompki w rozdzielaczach, tak, to one są wszystkie na prąd, więc tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę. No tylko właśnie tutaj, gdzie szukać można oszczędności, jeżeli chodzi właśnie o ogrzewanie. No to jak jesteśmy z kolei właśnie na piecu gazowym, to jest trochę ciężej szukać, znaczy ciężej jest oszczędzać, no bo już nie ma nośnika, który nam spowoduje, że zmniejszymy sobie zużycie tego prądu. Natomiast jak teraz dosyć popularne są pompy ciepła, my mamy akurat z jakiejś tam dotacji gminnej dostaliśmy pompę ciepła i ona, już mamy ją ponad 4 lata, więc trochę więcej możemy powiedzieć na temat zużycia. No to rzeczywiście jak pompa ciepła się u nas pojawiła, a wcześniej mieliśmy gaz, no to zużycie, jakby finalny koszt na rachunkach był taki sam. Czyli jak rok wcześniej zużywałam gaz, a teraz zużywam prąd, zużywaliśmy powiedzmy prądu
ogrzewaliśmy dom za, nie wiem, 3,5-4 tysiące rocznie, a jak się przerzuciliśmy na pompę ciepła, to też na 4 tysiące rocznie. Oczywiście te stawki wzrosły, więc tam za prąd prawie dobijaliśmy do 5 teraz ostatnio. Natomiast po założeniu fotowoltaiki te jakby niweluje się to zużycie. Tak, także tutaj można rzeczywiście też, jak się dobrze dobierze fotowoltaikę z fajnym sterowaniem, gdzie te panele mogą właśnie nawet przy zacienionych miejscach mogą dobrze funkcjonować, no to można zejść po prostu z tymi kosztami ogrzewania w domu. Czyli to jest taki przykład, że można już jakby zastanowić się na etapie projektowania domu, czy wykonania, w którą stronę idziemy i na przykład zoptymalizować tą warstwę ocieplenia tak, żeby zużywać jak najmniej tego ciepła do ogrzania, żeby były jak najmniejsze straty, no i wykorzystać wtedy jedno źródło energii, na przykład energię elektryczną i wspomóc się panelami, tak jak mówisz, fotowoltaicznymi, może w przyszłości również akumulatorami, które będą utrzymywać tą energię w dni pochmurne, co powoduje, że nie ponosimy kosztów przyłącza gazowego, mamy tylko jedno przyłącze, a koszty ogrzewania niweluje nam po pierwsze ta izolacja cieplna w ścianach, a po drugie panele fotowoltaiczne. Wiecie, ja tak się zastanawiałem na takim poziomie mikro, bo tutaj mówimy o tym, kurczę, można się przełączyć na takie inne źródła, czy gaz, czy prąd i tak dalej. Ja jestem w takiej sytuacji, że ja nie zamierzam niczego zmieniać, jeśli chodzi o media, prawda? Mam dom ogrzewany gazem, jestem tutaj na prądzie z PGE, gotujemy na płycie ceramicznej. Bardziej się zastanawiałem, czy ja jestem w stanie coś zrobić w tym moim, w cudzysłowie, ekosystemie energetycznym, żeby obniżyć te rachunki. Czyli stawiałem się, dobra, ale co bierze tego prądu dużo, prawda? Na czym mogę zaoszczędzić? Byłem taką pierwszą myślą było, czy ja na przykład piję dużo wody, kawy, herbaty, prawda? Podgrzewam dużo, dużo wody, tak? Czy tutaj na przykład mogę coś zrobić? Podłączyłem te gadżety do mierzenia i do ekspresu do kawy, i do czajnika, i gdzieś zobaczyłem. I na przykład no, taką jednym z takich pomysłów było to, że myślę sobie, kurczę, to skoro czy nalewanie sobie kubka wody, jeżeli sobie pociągam gorącą wodę ekspresu do kawy, wiecie, jest funkcja gorącej wody w ekspresie do kawy, zmierzyłem, jaki jest pobór mocy, prawda? To jest około, przy naszym ekspresie do kawy, to jest około 1500 watów, prawda, poboru, czyli no, gdybym lał tą wodę przez godzinę, no to bym 1,5 kilowatogodziny jakby zużył. Czajnik, który mamy, taki do gotowania wody, no to około 2000 watów, więc myślę, jeżeli sobie tą wodę nalewam z ekspresu, tam trwa to powiedzmy, nie wiem, tam z minutkę, prawda, no to przez ten czas ciągnę te 1500 watów. Jeżeli sobie wodę gotuję w czajniku, no to znowu, jeżeli sobie naleję do czajnika tylko tyle, ile mam do jednego kubka, to się w miarę szybko nagrzeje, ale jak wleję litr, czy nawet nie daj Boże 1,5 litra do tego czajnika, to ciągnę 2000 watów przez długi czas. Ja na przykład tutaj zacząłem taki nawyk sobie wprowadzać, że tylko tyle wody gotować, ile potrzebuję na jedną herbatę. Tutaj oczywiście, jeżeli już nawet o tym nie będę myślał, to sobie z tego ekspresu. Ale wiem, że ty, Andrzej, masz coś do powiedzenia na temat używania energii, jeśli chodzi o gotowanie, tak? Tak, tak. Ja tak się zastanawiałem, czy taniej będzie zagrzać wodę na herbatę w czajniku elektrycznym, czy na kuchence gazowej. I zrobiłem taki test. Podłączyłem czajnik elektryczny do takiego specjalnego miernika. To co, puszczamy ten film teraz, puszczamy, tak, żeby zobaczyć, jak to było. Tak. I wlałem 2 litry wody do mojego czajnika. Czajnik ma moc 2000 W. To zaraz taki jak widać. Mój też jest 2000. No. Tak. No i gotowałem tą wodę, trwało to tam 6 minut z hakiem i zużycie 0,205 kWh.
A teraz tak samo 2 litry wody do czajnika gazowego. No tutaj już nie wiem, czy gotowaliście na takim czajniku ostatnio. Ile, jak myślicie, ile trwało zagotowanie tych 2 litrów wody? Ja w ogóle nie mam gazu w kuchni, także nie mam pojęcia. No chyba dłużej, nie? Bardzo długo. To czeka się w nieskończoność. Wyszło mi, że on te 2 litry wody gotował 17 minut. A, no to rzeczywiście długo. Bardzo długo. Po podliczeniu zużycia z licznika gazowego wyszło mi, że zużył tam 0,582 metra sześciennego. Chyba mamy obrazek, mam podsumowanie chyba na tabelce twojej, tak? Tak, jest. Tylko pokazać teraz, podsumowanie. Prawda? Tak, że rzućmy okiem na... to jest ta tabelka, prawda? Tak, to jest ta tabelka. Czyli zużycie gazu 0,0582 metra sześciennego. No i po podliczeniu kosztów, po wstawieniu ceny jednostkowej prądu i gazu wyszło, że minimalnie taniej ugotuje wodę na herbatę czajnik elektryczny, ale biorąc pod uwagę, że zrobi to zdecydowanie szybciej, to nawet jeżeli on by był troszkę droższy od tego gazowego, to i tak by się opłacało. Mhm. Tutaj też czekanie jest... 17 minut na zagrzanie czajnika to jest mocno irytujące. Tak, tak. Nie, to jest fajne tutaj porównanie, że to co zrobiłeś właśnie Andrzej, bo rzeczywiście ono tak pokazuje nam, jakie jest to faktyczne zużycie. Tak, i też finansowo, tak, i jak to wygląda. No. Ciekawe by było porównanie jeszcze z płytą indukcyjną, tak, czyli czarnik versus płyta indukcyjna. Tak. No słuchajcie, ja nie mam gazu, gotuję albo w czajniku, albo właśnie na płycie. Akurat nie, u mnie płyta nie jest indukcyjna, ale ceramiczna, więc spojrzałem na instrukcję obsługi po prostu takiej płyty ceramicznej. I się okazuje, że jeżeli będę gotował na tym małym, prawda, takim 14-centymetrowym kawałku tej płyty ceramicznej, no to pobór będzie 1200 watów, czyli to w zasadzie pewno będę gotował jeszcze 2 razy dłużej niż w czajniku i wyjdzie mi prawdopodobnie koniec końców to samo co u ciebie, no bo tak zdrowy rozsądek podpowiadał, że w tym momencie odpalę na maksymalną moc ten małe to kółeczko na tej mojej płycie, prawda, to będzie pobierać maksymalnie 1200 watów, czyli mniej więcej 2 razy połowę z tego, co twój czajnik, natomiast przypuszczalnie nie zagrzeje mi tej wody w te twoje 6 minut, tylko pewno w 15. Ja kiedyś byłam świadkiem właśnie takiego testu, jakby zamierzaliśmy kupić płytę indukcyjną, to właśnie państwo sprzedający pokazali nam test, gdzie gotowali garnek wody na makaron, tak, i tam było chyba z 5 litrów na płycie ceramicznej i na płycie indukcyjnej. No i na płycie indukcyjnej się znacząco szybciej to ugotowało, mimo tego, że właśnie zużycie prądu płyta indukcyjna ma wyższe, to na jakby dużo szybciej gotuje. Więc to faktyczne zużycie, czy to przełożenie na finanse, tak, jest mniejsze, czyli mniej zapłacimy. Jest to ciężkie do zliczenia, bo nie można po prostu do tej płyta jest podłączona na siłę, więc tam nie można miernika podłączyć, więc my żeśmy też takiego testu nie robili, natomiast rzeczywiście jak byłam świadkiem tego testu, to on pokazywał, że ta woda się znacząco szybciej gotuje, tak jak ty powiedziałeś, że tutaj 17 minut czekania, no to tam nie było, to było, ja nawet nie wiem, czy to było 5 minut, tak, taki duży garnek, także rzeczywiście też tutaj, no wybieranie też, wiecie, jak się wybiera też dobrej klasy urządzenia, tak, te, które mają dobrą klasę energetyczną, no to też one właśnie trochę mniej zużywają tego prądu, tak? Czyli gdybyśmy wymieniali, tak, w kuchni, na przykład mamy teraz tą płytę ceramiczną o tych parametrach mniej więcej takich, jakie żeśmy widzieli, czyli gdybyśmy na przykład zmienili przy wymianie na indukcyjną, moglibyśmy nieco zaoszczędzić.
Natomiast prawdopodobnie nie opłaca nam się w tym momencie produkować elektrośmieci, wyrzucać płyty ceramicznej, żeby kupić indukcyjną, żeby zaoszczędzić. Czyli jakby tutaj oszczędności raczej nie znajdziemy od strony wymiany urządzenia, ale być może od strony używania. Tak, na samym początku, jakby jak się decydujemy, to wtedy, tak, albo jak się nam popsuje, już się nie da naprawić, rzeczywiście, to wtedy tak. Natomiast tak, żeby po prostu wymienić jeden do jednego, jak mamy sprawne urządzenie, to nie, to raczej nie. Tym bardziej, że te płyty indukcyjne są droższe po prostu, tak, też więc one tutaj jakby w inwestycji są troszeczkę droższe, natomiast potem w użytkowaniu trochę tańsze, tak. Ale to się opłaca właśnie na początku, tak jak też Andrzej mówi, że jak po prostu domy na początku się przeanalizuje, tak, początkową sytuację budynku, no to wtedy możemy coś robić. Jak już jesteśmy w tym swoim ekosystemie, to już raczej, tak jak mówiłeś, Bernard, że tutaj szukamy oszczędności, natomiast no już generowanie dodatkowych zakupów takich no, istotnej wysokości, to już trochę nie ma sensu. Nie? A co według Was, jakby, który z elementów wyposażenia domu zużywa najwięcej energii? Jakby ma największy procentowy udział w zużyciu, jak myślicie? Wiesz co, ja myślałam, to znaczy my tak jak mogę powiedzieć na podstawie swojego domu, podeszliśmy do tego, że jakby nie patrzyliśmy na zużycie konkretnych urządzeń, tylko sobie pomyśleliśmy, dobra, oświetlenie, co możemy zrobić z oświetleniem? No to wymiana na żarówki energooszczędne, czy tam LED-owe, tak, żeby one mniej po prostu zużywały. No i wtedy jak mamy w całym domu wymienione wszystkie te żarówki, to wiadomo, że jakby one, no to nam istotnie spada tutaj, tak, istotnie spada to zużycie. Ja bym chyba strzelała, że wiesz co, moje dzieci dużo gotują i pieką, więc strzelałabym, że u mnie to piekarnik po prostu zużywa jakieś tony kilowatogodzin. Ja tak gdzieś wyszukałem w internecie, to pisało, że chłodziarka, zamrażarka największy ma udział procentowy oraz gotowanie. No to jakby podobne ilości, to po około 20% całkowitego zużycia na chłodziarkę, zamrażarkę i na gotowanie. No tak. Ja myślę, że wiesz co, też zamrażarki też dosyć dużo zużywają. Jak mamy zamrażarki, mamy je w pełni zapełnione, no to też to ma, jakby ma sens utrzymywanie tej zamrażarki. Natomiast jak to jest jakby, nie wiem, w połowie mamy zapełnione albo tam w jednej trzeciej, no to już to zużycie rzeczywiście zamrażarki ma trochę gorsze jest wykorzystanie. Moi drodzy, ja wskoczyłem na stronę Media Expert, bo na Media Expercie widzę, że oni podają takie symulacje przy poszczególnych urządzeniach, prawda, jakie będzie roczne zużycie prądu, czyli budując na tym, co powiedziałeś, Andrzeju, to mamy no, takie urządzenie, że masz zarówno komorę zero, mamy zamrażarkę, prawda, komorę zamrażania oraz lodówkę, taka lodówka dwumetrowa, chłodziarka 276 litrów, zamrażarka 114, czyli tak konkretnie, prawda. I oni tutaj mówią, że to jest no, 211 kWh, no czyli gdybym sobie to podzielił na 365 dni, no to by mi wyszło, że zużyję około połowy kilowatogodziny na dobę, prawda, przy takim urządzeniu. Natomiast tutaj u mnie w biurze, jak mam komputer włączony z monitorami, no to oczywiście zależy od tego, co robię na komputerze, bo ktoś mówi, ile twój komputer zużywa prądu, nie? To zależy, prawda, jeżeli pracuje niewielkie obciążenie, jest to może i 40 watów, natomiast przy dużym obciążeniu może mieć razem z monitorami 80 i 100 watów, więc ja bym założył, że tutaj 75 watów to jest takie przeciętne zużycie. I teraz jeżeli by to przez 24 godziny sobie chodziło na okrągło, nie będzie chodzić, prawda, bo na noc wyłączą, gdybym nie wyłączał, prawda, bym powiedział, a jestem taki, wszystko mi jedno, nie? Nie chodzą całą dobę, prawda? Nie będzie wygaszaczy ekranu, no to będzie tak naprawdę 1,8 kWh na dobę u mnie.
Więc w takiej sytuacji u mnie byłyby te komputery. Jeżeli połowę bym używał dnia przez 12 godzin, no to byłoby tak naprawdę tutaj więcej niż lodówka i zamrażarka. Więc ja bym powiedział, Andrzeju, to jest na twoje pytanie, że w moim przypadku to nie lodówka i zamrażarka, ale prawdopodobnie mój Mac z kilkoma wyświetlaczami. Właśnie to jest dosyć istotne, bo to my tak mówimy, co zużywa najwięcej, co zużywa najmniej, ale tak naprawdę to musimy odnieść każdy do swojej rodziny, bo każdy właśnie żyje, co innego robi, jak nie wiem, u mnie w domu właśnie dzieci co drugi dzień albo prawie codziennie coś pieką, gotują, a nie wiem, u moich rodziców, gdzie są tylko dwie osoby, to wiadomo, że nie dzieje się coś takiego, no to te zużycia też są różne, nie? Albo jak mamy małe dzieci, pierzemy dużo, prawda? Tak, czyli możemy powiedzieć, jeden cykl prania, no to zależnie tam od pralki, nie? Od temperatury, od obłożenia, to będzie 0,5 kWh albo 1 kWh. Podobnie z suszarką, prawda, do ubrań też sprawdzałem, no to w cyklu ekonomicznym taka suszarka może wysuszyć na połowie kWh, ale w takim cyklu właśnie długiego suszenia dużo tych rzeczy, prawda, bardzo suche do szafy, to będzie nawet i 1,5 kWh, prawda? I teraz jeżeli byś masz na przykład dużo członków rodzinnych, którzy się no, brudzą, tak, bo gdzieś tam chodzą po lesie i tak dalej, codziennie pranie robisz i suszysz, no to by się mogło na przykład okazać, że to będzie z kolei twoje główne, twój główny złodziej prądu, można by powiedzieć. Tak, tak, dokładnie. Także tutaj naprawdę to zależy od rodziny i my możemy jakby sobie takie podpowiadać, gdzie szukać tych oszczędności, ale każda rodzina musi właśnie to do siebie dopasować trochę. Także tak jak właśnie, nie wiem, jak mówiłam o tej bramie wjazdowej, no to mam sąsiadów, co po prostu wjeżdżają do garażu za każdym razem, jak mąż przyjedzie do domu, żona przyjedzie, potem wyjeżdżają z dziećmi, jakieś zajęcia, coś 15 razy wjeżdżają do garażu, czyli używają bramy wjazdowej i używają bramy garażowej, które są na prąd. I jakby to policzyli razy dwie osoby i razy te otwierania i zamykania po prostu kilkukrotne, no to w ciągu dnia, no to rzeczywiście to może generować. Także tutaj to takie bardziej właśnie racjonalne użytkowanie trzeba sobie zwrócić uwagę. Ja jeszcze chciałem się z wami podzielić taką dosyć może futurystyczną koncepcją, ale pewną możliwą do wykonania. Żeby obniżyć koszty chłodziarki czy chłodziarko-zamrażarki w ten sposób, aby odzyskać chłód z powietrza nawiewanego do budynku przez ten system wentylacyjny, przez większość, część roku, czy może nie przez większość, ale przez ładnych kilka miesięcy temperatura na zewnątrz jest w okolicach zera, czyli no dokładnie tyle, ile potrzebujemy w tej chłodziarce. Więc można by było tak przygotować instalację, zastosować jakąś wężownicę przed rekuperatorem, żeby odzyskiwać chłód z powietrza nawiewanego, przekazywać to do chłodziarki. No też, niezły pomysł, tak. Tak, tylko to już wymaga właśnie no, większej ingerencji w instalacje, nie? Więc tutaj to rzeczywiście w domach, które na samym początku są projektowane albo budowane, to tam można to zrobić. Chociaż ja się czasami zastanawiam właśnie, no, nowo projektowane domy, ale na przykład niektórzy ludzie sobie robią, wiecie, każdy stopień na klatce schodowej jest oświetlony, bo tak pięknie wygląda, nie? I potem jest taki efekt, że te światełka są, ale nigdy nie są używane, bo za dużo prądu generują, więc też jakby no dość, jakby no trzeba po prostu racjonalnie jakoś tak to sobie przyformułować to, co może być w domu i nie wiem, jak projektanci wnętrz albo sami chcemy milion światełek i nie wiem, listw LED albo jakichś oświetleń po prostu miliony versus jedno górne światło, jedno dolne i tyle, nie? Więc tak. A propos świateł, wiecie, w tej chwili tutaj jak mamy nasze spotkanie, to ja tutaj w biurze włączyłem kilka lampek i tutaj gdzieś tam łączny pobór prądu w tej chwili to jest około 400 watów, prawda, tutaj u mnie w biurze, no to jest dużo, no ale to skończymy to nasze spotkanie, ja to wszystko wyłączę, prawda, i nie będzie, natomiast tutaj mam taką lampkę,
na biurku z taką żarówką, która jest mocną żarówką, natomiast to ona, jak sprawdziłem, ona pobiera 10 watów. Czyli jak sobie pomyślałem, a gdybym tak tą żarówkę dzisiaj włączył i gdyby ona sobie tak chodziła przez cały rok, prawda, 365 dni, no to wyszło, że tak naprawdę to będzie około 87 kWh, prawda? Czyli jeżeli to będzie plus minus złotówka, to zapłacę w ciągu roku mniej więcej 87 zł. Natomiast gdyby się okazało, że no ta żarówka taka, ja bym się sobie, a to tak na dworze to powieszę taką żarówkę starą taką, prawda, wolframową, może 60, prawda, czyli 60 watów, normalna żarówka, no to ona pobiera 60 watów, prawda, czyli to będzie razy 6, prawda, to co jest tutaj, no to w tym momencie, no to będzie to już 525 kWh w ciągu roku, czyli znowu, gdyby to było złotówkę, to 500 zł, tak, w ciągu roku bym zapłacił za to, że gdzieś tam na dworze będzie mi się paliła 60-watowa żarówka przez cały rok na okrągło, a ktoś mówi, no może nie przez cały rok na okrągło, tylko może tylko przez 12 godzin, bo tam po zmroku się będzie zapalała, żeby to było, no to wtedy to będzie około 260 zł, prawda? Więc tu takie mówienie, jak będziesz się kładł spać, to wyłącz to światło, albo może nie zapalajmy tej żarówki tam na zewnątrz, szczególnie, jeżeli są to te tak zwane specjalne, specjalistyczne żarówki, czyli te stare, wolframowe, no to faktycznie to się może przełożyć. Jak widzicie, te 260 zł to będzie, Andrzeju, więcej niż ta lodówka z zamrażarką. Dokładnie. Tak. No. Ja wam mogę powiedzieć historię też, bo ja dosłownie 3 tygodnie temu kupowałam lampy oświetleniowe na budowę. I wzięłam jedną taką troszeczkę mniejszą lampę, taki halogenik, i drugą zgarnęłam, mówię, dobra, to trochę większą i tak nie patrząc bardzo, co jest napisane na żarówkach. I to były takie lampy budowlane, powiedzmy, ale przyjechałam na budowę, tak, i zaczęłam się wczytywać w te opisy, tak, no i pierwsza lampa zużywała około, miała jasność chyba 4000 K, to się tam określa tą jasność, czyli bardzo dużo światła dawała, natomiast zużywała około 30 watów, natomiast drugą lampę, którą kupiłam, też miała to 4000 K, czyli jasność taką samą dawała, a o to generalnie mi chodziło, żeby mieć, natomiast zużycie miała 120 W, bo po prostu żarnik, który tam trzeba było specjalnie dokupić, ten żarnik właśnie tyle zużywał. No, ale już też odkryłam na Allegro i właśnie ludzie podpowiadali, co tutaj zrobić, żeby w takiej lampie jakby mniej tego prądu zużywać, no to teraz są żarniki, które mają ten specjalny typ, natomiast są żarniki LED, więc można do takiej nawet lampy, która ma ten specjalny żarnik taki, który dużo zużywa prądu, można włożyć żarnik LED i też zejdziemy po prostu z tym zużyciem. Także to taka historia po prostu, no, przez przypadek, ale naprawdę, no, dwie bardzo podobne lampy, a się okazało, że po prostu zużycie, no, diametralnie różne, nie? Ja sobie myślałem, że na tym dzisiejszym spotkaniu bym tak myślał sobie, żeby wyjść od dlaczego, tak, no dlaczego w ogóle mówimy o tym zużyciu prądu, tak, i to, żeśmy sobie dotknęli, potem żeby mówić, co, o czym my mówimy, tak, to pomierzymy, prawda, co, ile zużywa, tak, i żeby tak na tej ostatniej nucie właśnie to, co robimy teraz, prawda, jak to zrobić, tak, co zrobić właśnie, jak kupujesz tą lampę, prawda, jak Iza mówisz na budowę, nie, to może sprawdź, nie, czy ona będzie brała 120 watów, czy będzie brała 10, czy 15 watów, czy jak tutaj, powiedzmy, przy urządzeniach w biurze, prawda, może się okazać, że nie ma co, jak w moim przypadku, za bardzo się zastanawiać, czy mam po 20 minutach natychmiast wszystkie urządzenia wyłączyć, gdy one w tym takim swoim spokojnym trybie, to tego prądu będą brać mniej niż żarówka, którą ktoś tam zapomni na noc po prostu zgasić na dworze. Także gdzieś tam, jak to mówią, z tego do grosika, grosik do grosika, a sam się zbierze więcej. Także tutaj jak już czuję się w tej naszej rundce rozmowy, że ja już powiem swoje konkluzje, przekażę wam głos do konkluzji, no to moja konkluzja jest taka, że
Oczywiście mam masę zabawy z tym chodzeniem, z tymi miernikami, czy z tym gadżetem, prawda, że mam tutaj taką inteligentną wtyczkę i mam aplikację, z której sobie sprawdzam, wyłączam i tak dalej. To jest, powiedzmy, dużo zabawy, natomiast mi się wydaje, że tak z mojego podwórka, od strony praktycznej, to większe znaczenie będzie miało to, że sobie będę gotował wodę tylko na jedną herbatę i na cały litr, niż to, jakie tam wyłączniki po 20 minutach sobie w komputerach poustawiam, także też mam taką refleksję, żeby nie popadać w przerost formy nad treścią w tym myśleniu o oszczędzaniu. Tak, tak. Ja tutaj się zgadzam, Bernard, z tobą. Jak najbardziej i to gotowanie wody, i używanie pełnej zmywarki, i pełnej pralki, wstawianie pełnej pralki, czy tam zamrażarkę, jak uruchamiamy, to też pełną, a nie żeby była w połowie wypełniona, bo to właśnie tutaj generują się te straty. Natomiast też chciałam powiedzieć jakby o sterowaniu, żeby, bo teraz ludzie są tak zafascynowani tymi inteligentnymi domami, żeby wszystko było po prostu sterowane, każda rzecz była sterowana i żeby te właśnie te zużycia prądu też nam się tutaj zmniejszały. Natomiast no, też jest jakby ciężko to wszystko zaprogramować, też to są duże koszty inwestycyjne, no i czasami po prostu jest łatwiej to, wiecie, zrobić wyłącznik na listwie i to wyłączyć przed wieczorem, niż po prostu generować jakiś po prostu specjalny, ogromny system inteligentnego domu, gdzie po prostu każda żarówka będzie połączona milionami kabelków do płyty, do tablicy rozdzielczej. Bo właśnie mój brat sobie tak podobnie tak zrobił, to znaczy chciał mieć takie fajne wyłączniki i po prostu kabla, które go pociągnął w domu, było bardzo dużo, natomiast no to jest finalnie nie korzysta za bardzo z tego, więc tak, przerost formy nad treścią nie jest tutaj pozytywny, więc jak najbardziej trzeba tutaj iść jakby też w tą prostotę tych rozwiązań. Ja mam za to takie podsumowanie dla ludzi, którzy planują się dopiero wybudować, żeby dobrze przemyśleć tą budowę domu, żeby zastosować dobrą izolację cieplną. Oczywiście rekuperator jako podstawa, budynek, żeby był szczelny powietrznie, żeby nie tracił energii i wtedy można komfortowo żyć i cieszyć się, biegać po budynku i patrzeć, gdzie jeszcze można zoptymalizować i którą żarówkę wymienić. Tak. To tak, tutaj myślę, że możemy teraz chyba każdy jeszcze jakieś tylko jedno zdanie rzucić podsumowania, że myślę, że ze swojej strony powiem, że mi się wydaje, że ja spróbuję jakiś taki pojedynczy, jakiś dobry nawyk sobie oszczędzania energii zrobić w ciągu najbliższego roku. O, no to jest dobry pomysł. Ja próbuję moje dzieci przekonać do gaszenia świateł i właśnie jak wychodzą z pokoju, bo notorycznie tego zapominają, więc myślę, że ten najbliższy miesiąc będzie na to przeznaczony. Ja za to zrobię przegląd żarówek, bo nie jestem pewien, Bernard, czy gdzieś ta 60-ka w którejś części domu nie pozostała tam, ta żarnikowa, więc muszę koniecznie zrobić przegląd żarówek. No. Super, świetnie. To dziękujemy. Dziękujemy. Trzymajcie się, do widzenia. Cześć, do widzenia. Cześć.